Cześć, witajcie w nowym filmie. Prawdopodobnie już wiesz, że nie byliśmy jedynymi ludźmi, którzy istnieli. Miliony lat temu istniało coś, co wyglądało jak człowiek, ale było nieco inne. Niestety często wiemy bardzo niewiele o tych pokrewnych gatunkach ludzkich. Dziś pokażemy Ci 20 tajemniczych, wymarłych gatunków ludzi. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. To Homo rudolfensis, wczesny gatunek podobny do człowieka odkryty w 1972 roku w pobliżu jeziora Turkana w Kenii. Ten konkretny gatunek żył równolegle z innymi wczesnymi gatunkami podobnymi do człowieka, w tym Homo erectus. Jednak Homo rudolfensis miał stosunkowo dużą objętość mózgu w porównaniu do wcześniejszych gatunków podobnych do człowieka. Szczątki kopalne wskazują na średnią objętość mózgu wynoszącą około 775 cm sześciennych. Ich twarze i zęby były również większe i bardziej wytrzymałe, co sugeruje przystosowanie do innej diety i wzorców życia. Ich dieta prawdopodobnie składała się z kombinacji żywności pochodzenia roślinnego i mięsa. Ponadto mieli duże ciało, z szacowanym średnim wzrostem około 175 cm. Ten podobny do człowieka gatunek jest również często kojarzony z używaniem kamiennych narzędzi. Kamienne narzędzia znalezione w tych samych warstwach geologicznych, co skamieniałości Homo rudolfensis sugerują, że byli oni zdolni do wytwarzania i używania różnych rodzajów narzędzi. Obecność kamiennych narzędzi i dowodów na czynności rzeźnicze na kościach zwierząt sugeruje, że byli w stanie polować i zbierać mięso. Dowody kopalne wskazują również, że mogli oni żyć w małych grupach społecznych. Numer 19. Oto Paranthropus boisei, znany również jako dziadek do orzechów, odkryty przez Mary Leakey w 1959 roku w Olduvai Gorge w Tanzanii. Paranthropus boisei miał solidną budowę z dużą twarzą w kształcie talerza i wydatnym grzebieniem strzałkowym na szczycie czaszki. Miał duże kości policzkowe i potężne mięśnie szczęki, co wskazuje na wyspecjalizowaną dietę. Ich dieta była dość nietypowa. Składała się z twardych, włóknistych materiałów roślinnych, takich jak korzenie, bulwy i twarde owoce. Pomimo solidnych cech fizycznych, ten podobny do człowieka gatunek miał stosunkowo małą objętość mózgu w porównaniu do współczesnych ludzi. Dowody kopalne sugerują, że średnica objętości mózgu wynosiła 525 cm sześciennych. Paranthropus boisei żył między 2,3 a 1,2 tysięcy lat temu w epoce Pleistocenu i współistniał z innymi wczesnymi gatunkami człekokształtnymi. Posiadali proste narzędzia kamienne, ale ich umiejętności tworzenia narzędzi były stosunkowo ograniczone w porównaniu z innymi współczesnymi gatunkami człekokształtnymi. Numer 18. Poznajmy Dragonmana, którego jedną z najbardziej niezwykłych cech jest jego czaszka. Czaszka została odkryta w 1933 roku w regionie Harbin w Chinach, ale dopiero niedawno została zidentyfikowana jako unikalny gatunek. Jego czaszka jest wyjątkowo dobrze zachowana, co pozwala nam zidentyfikować cechy, które odróżniają go od innych znanych gatunków podobnych do człowieka. Wykazuje dużą objętość mózgu, szacowaną na około 1420 cm sześciennych, nawet większą niż u neandertalczyków. Czaszka człowieka smoka ma solidną i potężną strukturę, z wydatnymi grzbietami brwi, grubymi kośćmi czaszek i szeroką twarzą, co wskazuje na przystosowanie do siły i trwałości. Unikalne cechy czaszki człowieka smoka doprowadziły naukowców do spekulacji, że człowiek smok mógł posiadać niesamowitą siłę fizyczną i odporność w porównaniu z innymi gatunkami podobnymi do człowieka w tamtych czasach. Odkrycie to zapewnia cenny wgląd w historię ewolucji ludzi w Azji Wschodniej i podważa wcześniejsze teorie, które sugerowały, że Homo sapiens były jedynym gatunkiem podobnym do człowieka w tym regionie. Analiza czaszki człowieka smoka sugeruje również, że jest on bliżej spokrewniony z Homo sapiens niż z Neandertalczykami, podając w wątpliwość wcześniejsze przekonanie, że Neandertalczycy byli najbliższymi krewnymi naszego gatunku. Numer 17. Tutaj mamy ludzi z jaskini Czerwonego Jelenia. Grupę prehistorycznych ludzi znanych ze skamieniałości szczątków znalezionych w jaskini Czerwonego Jelenia lub Maludong i Longling Cave w prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach.
Humanoidy w tej jaskini zostały po raz pierwszy odkryte w 1989 roku przez górników wydobywających wapień w obszarze Meludong. Skamieniałości pozostały niezbadane do 2008 roku, kiedy to zostały zidentyfikowane jako odrębna grupa humanoidów. Gatunek ten wykazuje mieszankę archaicznych i współczesnych cech ludzkich. Ich czaszki mają unikalną kombinację cech prymitywnych i pochodnych, odróżniając je od innych znanych gatunków ludzkich. Skamieniałości zostały datowane na około 17 830 do 11 500 lat temu, co plasuje je w epoce późnego Pleistocenu. Konkretna klasyfikacja tych humanoidów jest nadal przedmiotem dyskusji wśród naukowców. Niektórzy badacze sugerują, że reprezentują one późne przetrwanie archaicznego gatunku ludzkiego, podczas gdy inni sugerują, że mogą być hybrydową populacją humanoidów denisowian i współczesnych ludzi. Ostatnie badanie DNA wskazuje jednak, że byli to współcześni ludzie spokrewnieni ze współczesnymi populacjami w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Dowody sugerują również, że ci starożytni ludzie mieli zróżnicowaną dietę, w tym spożywanie dużych jeleni, co przyniosło im nazwę. Numer 16. To Homo antecessor, który żył około 800 tysięcy do 1 200 tysięcy lat temu we wczesnym Pleistocenie. Skamieniałe szczątki zostały znalezione w Hiszpanii, w szczególności na stanowiskach Gran Dolina i Cima del Elefante w regionie Atapuerca. Stanowisko Gran Dolina w Hiszpanii przyniosło ponad 80 skamieniałości reprezentujących co najmniej 6 osobników Homo antecessor. Szczątki te obejmują elementy szkieletu i czaszki i pochodzą sprzed co najmniej 780 tysięcy lat. Uważa się, że jest to potencjalny przodek, który mógł doprowadzić do powstania Neandertalczyków i współczesnych ludzi. Jednak dokładny związek ewolucyjny między tymi gatunkami jest nadal badany. Homo antecessor wykazuje połączenie prymitywnych cech. Czaszka wykazuje unikalną mieszankę archaicznych cech, takich jak niska i wydłużona mózgoczaszka, wraz z bardziej nowoczesnymi cechami, w tym wystającym nosem i dużą twarzą. Stanowiska w Atapuerca, w których odkryto te skamieniałości, przyniosły również kamienne narzędzia i dowody działalności rzeźniczej, co sugeruje, że Homo antecessor był zaangażowany w polowanie na duże zwierzęta i używanie narzędzi do przetwarzania tusz, co wskazuje na pewien stopień złożoności behawioralnej. Numer 15. Homo naledi to starożytny gatunek humanoidalny, odkryty w 2013 roku w systemie jaskiń w Afryce Południowej przez zespół naukowców kierowany przez paleantropologa Liebergera. Skamieniałości zostały znalezione w odległej komorze systemu jaskiń o nazwie Rising Star, która jest dostępna tylko przez wąskie przejście. System jaskiń przyniósł zdumiewającą liczbę skamieniałości Homo naledi. Do tej pory wydobyto ponad 1550 skamieniałych elementów, reprezentujących co najmniej 15 osobników w różnym wieku i obu płci. Ich wiek szacuje się na 335 tysięcy do 236 tysięcy lat, co plasuje je w środkowym Pleistocenie. Homo naledi posiada małą, małpią czaszkę, ale ich dłonie i stopy wykazują cechy ludzkie. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów tego odkrycia jest sugestia celowego pozbycia się ciała. Obecność tak wielu osobników w odległej komorze, niedostępnej dla innych zwierząt, sugeruje możliwość celowego pochówku. Pozostawiło to jednak naukowcom więcej pytań niż odpowiedzi. Myśleli, że odpowiedź może leżeć w ich zębach, które znacznie różnią się od innych gatunków Homo żyjących w tym samym czasie. Ale dlaczego Homo naledi był inny? I dlaczego ich środowisko silnie wpłynęło na ich biologię? Co o tym sądzisz? Numer 14. Ardipithecus ramidus, powszechnie znany jako Ardi, był starożytnym humanoidalnym gatunkiem, który żył około 4,4 miliona lat temu. Odkrycie Ardi zostało dokonane w regionie Afar w Etiopii w 1994 roku przez Międzynarodowy Zespół Naukowców kierowany przez paleantropologa Tima White'a. Skamieniałości Ardi zostały znalezione w niezwykle kruchym i rozdrobnionym stanie, co wymagało starannego wydobycia i rekonstrukcji. Szacuje się, że mają one około 4,4 miliona lat, co czyni je jednymi z najstarszych i najbardziej znaczących skamieniałości humanoidalnych, jakie kiedykolwiek odkryto.
Skamieniałe szczątki obejmują fragmenty czaszki, zębów, dłoni, stóp i innych elementów szkieletu. Analiza Ardi ujawniła mały mózg, wystającą twarz i chwytny duży palec u nogi, co wskazuje na przystosowanie zarówno do wspinaczki po drzewach, jak i do poruszania się. Cechy szkieletu zapewniają również cenny wgląd w ewolucję chodzenia w pozycji wyprostowanej. Podczas gdy Ardi miał adaptację do wspinania się na drzewa, wykazywał również cechy związane z chodzeniem w pozycji wyprostowanej, tak jak bardziej elastyczna stopa i miednica, która pozwalała na szerszy zakres ruchu. Naukowcy uważają, że żył w zalesionym środowisku, co można wywnioskować na podstawie skamieniałych szczątków roślin i zwierząt w tych samych warstwach geologicznych. Sugeruje to, że wczesne humanoidy takie jak Ardi zamieszkiwały różnorodne siedliska, zaprzeczając poglądowi, że ewolucja chodzenia w pozycji wyprostowanej była napędzana wyłącznie przejściem do otwartych środowisk sawany. Numer 13. Denisowianie zostali odkryci w 2010 roku, kiedy fragment kości palca i ząb zostały znalezione w jaskini Denisowa na Syberii w Rosji. Szczątki te zostały początkowo zidentyfikowane jako należące do nieznanego wcześniej gatunku humanoidalnego. Denisowianie mają wspólnego przodka z Neandertalczykami i współczesnymi ludźmi, prawdopodobnie Homo heidelbergensis, co omówimy później. Denisowianie prawdopodobnie zamieszkiwali duży obszar geograficzny, od Syberii po Azję Południowo-Wschodnią, podczas ostatniej epoki lodowcowej. Obecność ich DNA w genomach współczesnych populacji, zwłaszcza w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wskazuje na krzyżowanie się tego gatunku z wczesnymi współczesnymi ludźmi. Analiza tego wykazała obecność ich DNA w różnych populacjach, w tym w Papui Nowej Gwinei, Australii i innych częściach Azji Południowo-Wschodniej. Naukowcy uważają, że to krzyżowanie prawdopodobnie miało miejsce dziesiątki tysięcy lat temu. Jednak ostatnie badania dostarczyły nowych informacji na temat genetycznego dziedzictwa tego humanoidalnego gatunku. Na przykład badanie z 2022 roku wykazało, że Denisowianie krzyżowali się ze współczesnymi ludźmi na Nowej Gwinei co najmniej 30 tysięcy lat temu, a może być nawet 15 tysięcy lat temu. Sugeruje to, że byli oni ostatnim znanym gatunkiem humanoidalnym poza Homo sapiens, który zamieszkiwał Ziemię. Numer 12. Homo habilis został po raz pierwszy odkryty w 1960 roku przez Mary i Louisa Leakey w Olduvai Gorge w Tanzanii. Leakeyowie znaleźli kamienne narzędzia związane ze skamieniałościami, co doprowadziło ich do uznania tego gatunku za pierwszego przodka człowieka, który używał narzędzi. Homo habilis, co oznacza poręczny człowiek lub zręczny człowiek, to wczesny gatunek humanoidalny, który żył około 2 do 1,4 tysięcy lat temu. Mieli większą objętość mózgu w porównaniu do wcześniejszych humanoidów ze średnią objętością mózgu wynoszącą około 650 cm sześciennych. Ich twarz była mniej wystająca, a zęby mniejsze w porównaniu do wcześniejszych humanoidów, takich jak Australopitek, które omówimy później. Homo habilis jest również znany ze swojego związku z narzędziami kamiennymi. Kamienne narzędzia zostały odkryte w Olduvai Gorge i innych miejscach. Sugeruje to, że gatunek ten był zdolny do wytwarzania i używania prostych narzędzi kamiennych do różnych zadań, takich jak cięcie i przetwarzanie mięsa. W 2022 roku kość szczękowa znaleziona na stanowisku badawczym Ledi Geraru w Etiopii została zidentyfikowana jako prawdopodobnie najstarszy znany okaz przypisywany Homo habilis. Okaz ten, datowany na około 2,8 miliona lat temu, wykazuje mieszankę prymitywnych cech i wypełnia lukę między Australopitkiem a późniejszymi gatunkami Homo. Numer 11. Tutaj mamy Homo luzonsensis, naszych bliskich krewnych, ale nie przodków. Odkrycia tych humanoidów dokonano w 2019 roku w jaskini Calao na wyspie Luzon na Filipinach. Znaleziono 13 kości, w tym zęby, kości dłoni, kości stóp i częściową kość udową, które przypisano temu nowemu gatunkowi humanoidów. Skamieniałości datowane są na około 67 tysięcy lat temu, czyli stosunkowo niedawno w kontekście ewolucji człowieka. Homo luzonensis wykazuje prymitywne cechy, a jego cechy fizyczne są mieszanką starożytnych przodków człowieka i nowszych gatunków humanoidalnych. Niewielki rozmiar skamieniałości sugeruje, że gatunek ten mógł mieć mniej niż 1,20 m wzrostu. Niektórzy eksperci sugerują, że bardziej prymitywne humanoidy z Afryki migrowały, dając początek mniejszym gatunkom Homo.
Czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, że nasi starożytni krewni mogą wyglądać w ten sposób? Czy możesz sobie wyobrazić napotkanie całego gatunku w ten sposób? Numer 10. Setki tysięcy lat temu Ziemia była zamieszkana przez różne grupy ludzi, w tym współczesnych ludzi, Neandertalczyków i Denisowian. Grupy te współistniały, każda z unikalnymi cechami i składem genetycznym. Jednak ostatnie odkrycia rzuciły światło na istnienie Ghost Ancestor, starożytnych humanoidów, prawdopodobnie wywodzących się z tych znanych grup. Naukowcy zagłębili się w genetyczne pochodzenie współczesnych mieszkańców Afryki Zachodniej i znaleźli intrygujące dowody na krzyżowanie się wczesnych ludzi w Afryce Zachodniej z tą enigmatyczną populacją Ghost Ancestor. Analiza genetyczna sugeruje, że DNA tej grupy stanowi znaczną część, od 2 do 19% składu genetycznego współczesnych mieszkańców Afryki Zachodniej. Szacuje się, że to krzyżowanie miało miejsce około 43 tysięcy lat temu, w czasie gdy te starożytne humanoidy prawdopodobnie współistniały z wczesnymi ludźmi w Afryce Zachodniej. Powiązania genetyczne zaobserwowano w różnych populacjach Afryki Zachodniej, w tym u ludu Mende w Sierra Leone, Yoruba, ludu Esan w Nigerii i innych grup zamieszkujących zachodnie regiony Gambii. Podobieństwa w krzyżowaniu się starożytnych Europejczyków z Neandertalczykami nasuwają pytanie, kim był ten przodek, jakie były jego zwyczaje i biologia. Numer 9. Człowiek z Boskop to jeden z najbardziej tajemniczych humanoidalnych gatunków w historii. Wyglądali inaczej niż współcześni ludzie, mieli większe mózgi niż my, ale twarze o dziecięcych proporcjach. Odkrycie człowieka z Boskop datuje się na początek XX wieku. Skamieniałości, w tym fragmenty czaszki, zostały znalezione w regionie Boskop w południowej Afryce. Ten humanoid został początkowo opisany jako posiadający dużą objętość mózgu i małą twarz. Niektóre szacunki sugerowały objętość mózgu wynoszącą około 1980 cm3, znacznie większą niż przeciętny mózg współczesnego człowieka. Niektórzy naukowcy twierdzą, że początkowe szacunki wielkości mózgu były prawdopodobnie zawyżone z powodu pogrubionej czaszki i innych czynników. Z drugiej strony, niektórzy badacze sugerują, że czaszki z Boskop mogą reprezentować odmianę regionalną lub odizolowaną populację Homo sapiens, a nie odrębny gatunek. Jaka jest Twoja teoria? Czy człowiek z Boskop był rzeczywiście człowiekiem, czy też należał do innego gatunku? Jeśli tak, to co się z nim stało? Numer 8. Homo heidelbergensis to wymarły gatunek starożytnych ludzi, który żył w Afryce, Europie i prawdopodobnie w innych częściach świata, między około 600 tysięcy a 300 tysięcy lat temu. Te humanoidy miały większą mózgoczaszkę i bardziej płaską twarz w porównaniu do wcześniejszych gatunków ludzkich. Miały wydatne łuki brwiowe i rozmiar mózgu, który wahał się od około 1100 do 1400 cm3, czyli większy niż u współczesnych ludzi. Homo heidelbergensis pochodzi z Afryki, ale później rozszerzył swoją działalność na Europę. Dowody kopalne sugerują, że różne populacje w Europie i Afryce ostatecznie dały początek dwóm odrębnym gatunkom – Neandertalczykom w Europie i Homo sapiens w Afryce. Istnieją dowody w postaci drewnianych włóczni i kamiennych toporów znalezionych na stanowiskach archeologicznych z nimi związanych. Istnieją również dowody na krzyżowanie się Homo heidelbergensis z innymi gatunkami humanoidalnymi, takimi jak Neandertalczycy i Denisowianie. Sugeruje to, że w tym okresie doszło do wymiany genetycznej między różnymi grupami humanoidów. Numer 7. Homo gautengensis nie jest powszechnie uznawanym ani akceptowanym gatunkiem w społeczności naukowej. Ten humanoid został zaproponowany w badaniu przeprowadzonym w 2010 roku przez Darrena Carnot. Opisał go jako nowy gatunek na podstawie szczątków czaszki, szczęki i zębów znalezionych w Afryce Południowej. Jeśli Darren ma rację, to ludzie ci żyliby gdzieś pomiędzy 1 800 000, a być może nawet 800 tysięcy lat temu. Oznaczałoby to, że byłby to jeden z najdłużej żyjących gatunków humanoidalnych. Chociaż można to odnieść do wszystkich innych gatunków humanoidalnych, ten był wyjątkowy. Uważa się, że te osobniki Homo gautengensis nie miały języka. Ich skamieniałości sugerują, że Tarzan mógł nie być daleki od prawdy. Ci starożytni ludzie chodzili po drzewach i według Darrena byli prawdopodobnie ekologicznymi specjalistami, którzy jedli więcej warzyw niż współcześni ludzie. Mogli również używać kamiennych narzędzi i ognia, o czym świadczą znalezione w pobliżu spalone kości zwierząt.
Wszystko to podczas gdy największy Homo gautengensis miał nieco ponad metr wysokości i spędzał większość życia na drzewach, gdzie jadł, spał i unikał drapieżników. Numer 6. Uważa się, że ten humanoidalny gatunek o nazwie Homo georgicus żył około 1 800 000 lat temu. Gatunek ten został odkryty na stanowisku archeologicznym Dmanisi w Gruzji. Miejsce to przyniosło znaczącą liczbę skamieniałości humanoidów, w tym kilka dobrze zachowanych czaszek i szczątków szkieletów. Czaszki Homo georgicus wykazują wydłużony i niski kształt czaszki, wydatne łuki brwiowe i stosunkowo niewielki rozmiar mózgu. Jednak wykazują one również pewne unikalne cechy, tak jak stosunkowo mała twarz i zęby. Skamieniałości Homo georgicus zostały znalezione wyłącznie na stanowisku Damanisi w Gruzji, co sugeruje, że zamieszkiwali ten region we wczesnym pleistocenie. Stanowisko Damanisi zapewnia również wgląd w paleośrodowisko, w którym żyły te humanoidy. Obszar ten był prawdopodobnie mozaiką zalesionych i otwartych siedlisk, oferując szereg zasobów dla wczesnych populacji ludzkich. Numer 5. Homo ergaster, znany również jako afrykański Homo erectus, to wymarły gatunek humanoidalny, który żył około 1 900 000 do 1,5 miliona lat temu. Gatunek ten jest głównie związany z Afryką Wschodnią, ze znaczącymi znaleziskami skamieniałości w krajach takich jak Kenia, Etiopia i Tanzania. W porównaniu do wcześniejszych gatunków humanoidalnych miał bardziej nowoczesny wygląd. Generalnie byli wysocy, smukli i mieli stosunkowo bezwłose ciało. Rozmiar ich mózgu wahał się od około 700 do 900 cm sześciennych, co było większe niż u wcześniejszych gatunków humanoidalnych, ale mniejsze niż u współczesnych ludzi. Uważa się, że byli wykwalifikowanymi myśliwymi i zbieraczami, używającymi narzędzi do różnych zadań, takich jak przetwarzanie mięsa i materiału roślinnego. Skamieniałe szczątki Homo ergaster zostały znalezione w kilku znaczących lokalizacjach. Jednym z godnych uwagi odkryć jest prawie kompletny szkielet młodego mężczyzny, znanego jako Nariokotome Boy lub Turkana Boy, znaleziony w Kenii. Numer 4. Australopithecus sediba to wymarły gatunek hominida, który żył około 2 miliony lat temu i został odkryty w 2008 roku. Został znaleziony w jaskini Malapa w obszarze światowego dziedzictwa Cradle of Humankind w RPA. Naukowcy debatowali nad umiejscowieniem Australopithecus sediba w drzewie genealogicznym człowieka. Niektórzy sugerują, że należy on do rodzaju Homo, podczas gdy inni twierdzą, że reprezentuje odrębny gatunek w obrębie rodzaju Australopitka. Niezależnie od dokładnej klasyfikacji jest to ważne znalezisko ze względu na dobrze zachowane skamieniałości i wgląd w ewolucję człowieka. Dzieje się tak głównie dlatego, że stanowisko Malapa ma prawie kompletne szkielety dorosłej kobiety i młodego mężczyzny. Analiza kręgów lędźwiowych Australopithecus sediba zapewniła wgląd w jego zdolności chodzenia i wspinaczki. Jego kręgi wskazują, że prawdopodobnie mógł zarówno chodzić na dwóch nogach, jak i wspinać się. Sugeruje to, że ten hominid spędzał część czasu na drzewach, a część na ziemi. Numer 3. Homo erectus to wymarły gatunek hominida, który żył około 1 900 000 do 143 tysięcy lat temu. Gatunek ten znany jest z kilku znaczących cech i osiągnięć. Miał większy rozmiar mózgu w porównaniu do wcześniejszych gatunków hominidów, używał narzędzi, kontrolował ogień i miał szeroki zasięg geograficzny. Homo erectus jest również uważany za kluczowy gatunek przejściowy w ewolucji człowieka, wykazując postępy w zakresie lokomocji, używania narzędzi i adaptacji do różnych środowisk. Wyróżniają się cztery szczególne grupy Homo erectus. Człowiek z Jawy. Podgatunek ten został odkryty na indonezyjskiej wyspie Jawa. Najsłynniejszy okaz człowieka z Jawy znany jest jako Trinil II lub Pithecanthropus erectus, który został znaleziony przez Eugene Dubois w 1891 roku. Skamieniałości te pochodzą sprzed około 1 900 000 lat. Człowiek z Solo. Znalezione w regionie rzeki Solo na Jawie w Indonezji, skamieniałości człowieka z Solo szacuje się na 143 do 550 tysięcy lat. Okazy człowieka z Solo wyróżniają się solidnymi cechami czaszki. Człowiek z Damanisi. Ten podgatunek został odkryty na stanowisku archeologicznym Damanisi w Gruzji. Wiek tych skamieniałości szacuje się na około 1 850 tysięcy lat. Wiek tych skamieniałości szacuje się na około 1 850 tysięcy lat. Okazy te są istotne, ponieważ reprezentują najwcześniejszą znaną obecność Homo erectus poza Afryką. Człowiek pekiński.
Człowiek pekiński to gatunek hominida odkryty na stanowisku Zoukodian w pobliżu Pekinu w Chinach. Skamieniałości te pochodzą sprzed około 770 tysięcy do 230 tysięcy lat. Numer 2. Neandertalczycy są naszymi najbliższymi wymarłymi krewnymi i mają wspólnego przodka ze współczesnymi ludźmi. Nie są jednak bezpośrednimi przodkami, ale reprezentują odrębną gałąź w naszym drzewie ewolucyjnym. Neandertalczycy zamieszkiwali regiony o zimnym klimacie, tak jak Europa i część Azji, podczas ostatniej epoki lodowcowej. Mieli fizyczne adaptacje, aby przetrwać w tych środowiskach, w tym krępą budowę, aby zatrzymać ciepło i większą jamę nosową, która ogrzewała i nawilżała zimne powietrze, którym oddychali. Istnieją dowody na to, że odprawiali ceremonie pogrzebowe, co widać w celowym układaniu ciał i obecności dóbr grobowych. Tworzyli także sztukę symboliczną, taką jak malowidła jaskiniowe i ryciny, choć są one mniej powszechne w porównaniu z późniejszymi gatunkami hominidów. Badania genetyczne wykazały, że Neandertalczycy krzyżowali się z wczesnymi współczesnymi ludźmi, którzy wyemigrowali z Afryki. W rezultacie wiele osób nosi dziś w swoich genomach niewielki procent neandertalskiego DNA. Błędne przekonanie, że wszyscy Neandertalczycy mieli zgarbioną postawę, można przypisać pracy Markelina Bowla, francuskiego paleontologa, który na początku XX wieku zbadał szkielet Neandertalczyka z La Chapelle-aux-Saintes. Opisał on osobnika jako tępego, niezdarnego, małpopodobnego. Jednak ponowna analiza szkieletu w latach 50. ujawniła, że ten konkretny Neandertalczyk miał poważne zapalenie stawów kręgosłupa. Dodatkowo miał inne problemy zdrowotne, tak jak krzywica w młodym wieku i problemy z zębami, które przyczyniły się do jego wyjątkowego wyglądu. Naukowcy szacują, że Neandertalczycy wyginęli około 40 tysięcy lat temu, prawdopodobnie z powodu kombinacji czynników, w tym konkurencji ze współczesnymi ludźmi i zmian środowiskowych. Numer 1. Homo floresiensis, lepiej znani jako hobbici, to wymarły gatunek hominidów, który żył na indonezyjskiej wyspie Flores. Odkrycie to zostało ogłoszone w 2004 roku, kiedy szczątki zostały znalezione w jaskini Liangbua przez zespół indonezyjskich i australijskich archeologów. Homo floresiensis jest znany ze swojego niskiego wzrostu, ze średnią wysokością około 1,10 m. Ta różnica w rozmiarze doprowadziła do przydomka hobbici. Pomimo niewielkich rozmiarów, mieli stosunkowo małe mózgi o średniej pojemności czaszki około 380 cm3. Jednak ich mózgi wykazywały zaawansowane cechy, tak jak kształt płata czołowego podobny do wczesnych gatunków homo. Dowody sugerują, że używali również narzędzi. Kamienne artefakty związane z ich szczątkami wskazują na ich zdolność do tworzenia i używania narzędzi do różnych celów. Uważa się, że Homo floresiensis wyginął około 50 tysięcy do 60 tysięcy lat temu. Dokładne przyczyny ich wyginięcia pozostają niepewne, ale sugeruje się takie czynniki jak zmiany środowiskowe i interakcje ze współczesnymi ludźmi. Z którym wymarłym gatunkiem człowieka chcielibyście żyć? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.